Dzięki wysiłkowi, pracy, staraniom zostaje oddany. Thank you.
2010 rok. Zbliża się 8. rocznica uruchomienia nowego szpitala. Obecnie w szpitalu funkcjonuje 11 oddziałów z 282 łóżkami. Nowy szpital dysponuje doświadczoną kadrą medyczną i nowoczesnym potencjałem technicznym. Świadczy szeroki zakres usług diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych i przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Oddziały szpitalne dysponują pokojami chorych o niewielkiej liczbie łóżek, co zapewnia intymność i lepszy komfort leczenia. Wszystkie sale wyposażone są w telewizory oraz telefony, co zapewnia stałą łączność z bliskimi. Teren powiatu przasnyskiego zabezpieczają trzy zespoły wyjazdowe. Jeden zespół specjalistyczny na terenie miasta Przasnysz i dwa zespoły podstawowe. Jeden na terenie miasta Przasnysz i jeden w podstacji w Chorzelach. Ratownictwo medyczne dysponuje nowoczesnymi ambulansami zakupionymi ze środków unijnych i starostwa powiatowego w Przasnyszu. Obok budynku głównego szpitala znajduje się lądowisko przystosowane do przyjmowania śmigłowców sanitarnych. Znajdujemy się w szpitalnym oddziale ratunkowym. Oddział mieści się na parterze, liczy 4 łóżka. Posiada oddzielne wejście, jest to na poziomie wejścia dla pieszych i wjazdu ambulansów. Szpitalny oddział ratunkowy udziela całodobowo świadczeń zdrowotnych, polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci. W ramach izby przyjęć zapewnia się całodobowe przyjęcia pacjentów na oddziały szpitalne. Bajkowy oddział dziecięcy mieści się na parterze szpitala, liczy 16 łóżek. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem dzieci i młodzieży do 18 lat. Istnieje możliwość pobytu rodziców lub opiekunów wraz z dzieckiem. Personel i wyposażenie oddziału stwarza przyjazną i rodzinną atmosferę. Dzieci mają możliwość korzystania z położonego obok oddziału placu zabaw.
Jesteśmy na oddziale urologicznym. Oddział świadczy usługi diagnostyczne i lecznicze z zabiegami m.in. nerek i układu moczowego. Oddział dysponuje salą pooperacyjną ze stałą opieką pielęgniarską. Jesteśmy w pracowni badań nieinwazyjnych serca. Nowoczesna aparatura pozwala na wykonywanie badań EKG, EKG metodą Holtera, Holtera ciśnieniowego, badań echokardiograficznych serca oraz prób wysiłkowych. Oddział chorób wewnętrznych zapewnia pomoc pacjentom z chorobami ogólnointernistycznymi w szerokim zakresie w kardiologii, pulmonologii i diabetologii. Na nowocześnie wyposażonej sali intensywnej opieki kardiologicznej z pełną aparaturą monitorującą zapewniamy fachową, całodobową opiekę medyczną w stanach bezpośredniego zagrożenia życia z przyczyn kardiologicznych. Dobrze się pan czuje, proszę zostawić. Jesteśmy w oddziale psychiatrycznym. W oddziale prowadzone są nowoczesne metody leczenia, nie tylko farmakologicznego, ale także poprzez terapię zajęciową, choreoterapię, rozmowy indywidualne, psychoterapię i hipnozę. W oddziale prowadzona jest również terapia psychos, depresji, uzależnień. W sali terapii zajęciowej znajdują się prace wykonane przez naszych pacjentów. Oddział rehabilitacyjny świadczy usługi rehabilitacyjne dla pacjentów ze skażeniami narządu ruchu i układu neurologicznego. Oddział korzysta z dobrze wyposażonego działu rehabilitacji, świadczącego usługi z zakresu ciepłolecznictwa, hydroterapii, światłolecznictwa, krioterapii, pola elektromagnetycznego i elektrolecznictwa. Jak nogi? Dobrze, bolą. Nie dobrze, tylko bolą. Dział diagnostyki obrazowej tworzą następujące pracownie. Pracownia rentgenologiczna, pracownia tomografii komputerowej, mammografii, badań EEG i pracownia USG i densytometrii. Jesteśmy na sali operacyjnej oddziału okulistycznego. Oddział okulistyczny jest bardzo dobrze wyposażony w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, co zapewnia pacjentom możliwość szerokiego zakresu zabiegów okulistycznych. Znajdujemy się w oddziale położniczo-ginekologicznym. W oddziale funkcjonuje system Rooming In.
Matki przebywają razem z dziećmi na jednej sali. Ponadto w oddziale świadczone są usługi związane z opieką okołoporodową nad położnicą i noworodkiem podczas porodu, usługi zdrowotne w zakresie patologii ciąży na podstawowym poziomie świadczeń szpitalnych, a także usługi ginekologiczne związane z diagnostyką i leczeniem zachowawczym oraz leczeniem operacyjnym. Prowadzone są również porody rodzinne. Oddział intensywnej terapii i anestezjologii jest bardzo dobrze wyposażony w nowoczesną aparaturę monitorującą i diagnostyczno-leczniczą. Zespół lekarzy i pielęgniarek zapewnia całodobową pomoc dla wszystkich pacjentów przebywających w szpitalu w stanach zagrożenia życia oraz zapewnia znieczulenia do wszystkich wykonywanych w szpitalu zabiegów. Oddział chirurgii ogólnej wraz z nowoczesnym blokiem operacyjnym szeroki zakres usług diagnostycznych i leczniczych. Między innymi wykonywane są badania endoskopowe umożliwiające diagnostykę przewodu pokarmowego metodą nieinwazyjną oraz badania obrazowe. W ramach usług leczniczych wykonywane są liczne zabiegi chirurgiczne, takie jak operacje jamy brzusznej, tarczycy czy z zakresu chirurgii laparoskopowej, naczyniowej i urazowej. Liczy 30 łóżek. Podstawowym zadaniem ośrodka jest tworzenie i realizacja programów terapeutycznych dostosowanych do potrzeb osób uzależnionych od alkoholu, leków, hazardu czy internetu. Realizacja programu terapeutycznego trwa 8 tygodni. Na terenie obiektu szpitala do dyspozycji pacjentów i personelu znajduje się m.in. kaplica rzymskokatolicka oraz barek, kiosk i sklep wielobranżowy. Dział diagnostyki laboratoryjnej świadczy usługi w zakresie analityki ogólnej, biochemii, hematologii, immunochemii, serologii grup krwi. Znajdujemy się w poradni chirurgii ogólnej. W strukturze zakładu funkcjonuje 19 poradni specjalistycznych. Rocznie udzielają one około 55 tysięcy porad. Staramy się ustawicznie podnosić jakość świadczonych usług. Posiadamy certyfikaty i tytuły. ISO 9001-2000, Szpital bez bólu, Szpital przyjazny dziecku, Szpital przyjazny kombatantom. Ponadto jesteśmy finalistami samorządowego lidera zarządzania w dziedzinie ochrony zdrowia, rankingu Bezpieczny Szpital i rankingu Dobry Szpital. W dziale diagnostyki obrazowej naszego szpitala znajdują się pracownie rentgenodiagnostyki, densytometrii, tomografii komputerowej, mammografii, badań ultrasonograficznych oraz badań EEG. W lipcu 2015 roku dzięki dotacji finansowej ze strony Starostwa Powiatowego w Przasnyszu szpital dokonał zakupu nowego tomografu komputerowego. 16-rzędowy tomograf firmy Siemens umożliwia badania klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy, naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych i niewielkich struktur anatomicznych. W pracowni tomografii komputerowej funkcjonuje nowoczesny system teleradiologii działający online całą dobę.
Wyposażenie laboratorium, dostępny panel badań oraz doświadczenie i fachowość personelu gwarantuje sprawną i wysokiej jakości obsługę pacjentów. Nasza współpraca obejmuje wykonywanie badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, analitycznej oraz mikrobiologicznej. Laboratorium wdrożyło informatyczny system laboratoryjny, co spowodowało pełną integrację systemów informatycznych obsługujących oddziały szpitalne z pracowniami laboratorium. Rejestracja pacjentów i wydawanie wyników odbywa się z zastosowaniem informatycznego systemu laboratoryjnego. W strukturach szpitala funkcjonuje nowoczesna kuchnia, w której obowiązuje system tacowy. W 2014 roku system został wymieniony na nowy. Pacjenci otrzymują posiłki na tacach. W bieżącym roku wymieniono na nową zmywarkę tunelową do mycia naczyń, której wartość to około 200 tysięcy złotych. Ze stołówki szpitalnej oprócz personelu szpitala korzystają z zadowoleniem klienci zewnętrzni. Posiłki są urozmaicone, codziennie w menu jest kilka dań do wyboru. Od 2014 roku w ramach projektu unijnego pod nazwą Dostosowanie pomieszczeń wraz z poprawą warunków pobytu i leczenia pacjentów oddziału wewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu oddział chorób wewnętrznych uległ modernizacji, liczba łóżek w oddziale uległa zwiększeniu. W chwili obecnej w oddziale jest 66 łóżek. Dzięki projektowi unijnemu pod nazwą Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału psychiatrycznego wraz z poprawą warunków pobytu i leczenia pacjentów oddziału wewnętrznego, oddział psychiatryczny od 2014 roku funkcjonuje w nowych pomieszczeniach. Oddział liczy 30 łóżek, w tym 4 łóżka stanowią pododdział detoksykacji. W oddziale przeprowadzamy pełną diagnostykę psychologiczną, toksykologiczną, obrazową. Leczymy głównie farmakologicznie oraz stosujemy różnego rodzaju oddziaływania pozafarmakologiczne, to znaczy terapię zajęciową, interwencję kryzysową czy oddziaływania psychospołeczne w porozumieniu z lokalnymi instytucjami. Od 2009 roku w oddziale chirurgicznym został wydzielony pododdział urologiczny. Oddział liczy 44 łóżka, w tym 12 łóżek stanowi pododdział urologiczny. W oddziale świadczymy usługi diagnostyczne oraz lecznicze. W ramach pododdziału wykonywany jest pełen profil usług diagnostycznych i leczniczych z zakresu urologii. We wrześniu 2010 roku w wyniku realizacji projektu pod nazwą Poprawa i rozszerzenie zakresu świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu nastąpiło uroczyste otwarcie działu rehabilitacji. W dziale świadczymy usługi w zakresie oddziału dziennego rehabilitacji oraz w warunkach ambulatoryjnych z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii, ciepłolecznictwa, masażu i krioterapii. Na szczególną uwagę zasługuje kriokomora. Jest to urządzenie medyczne służące do krioterapii ogólnoustrojowej, która jest nowoczesną, nieinwazyjną, skuteczną i bezpieczną metodą leczenia. Zabieg w kriokomorze polega na poddaniu całego ciała przez krótki czas, do 3 minut, działaniu bardzo niskich temperatur, od minus 110 stopni do minus 140 stopni Celsjusza. W maju bieżącego roku dokonano modernizacji centralnej sterylizatorni, przebudowano pomieszczenia oraz dokonano zakupu nowego sterylizatora służącego do wyjaławiania narzędzi chirurgicznych i innych materiałów medycznych. Urządzenie wyposażone jest w moduły kontrolne dokumentujące elektroniczne procesy sterylizacji, dzięki czemu uzyskuje się faktyczne dane o skuteczności zastosowanych procedur. Dzięki dotacji ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu udało się nam sfinalizować wymianę dźwigu towarowo-osobowego w grudniu 2016 roku. W bieżącym roku ze środków własnych dokonaliśmy wymiany drugiej windy. Windy są przystosowane do przewozu pacjentów na łóżkach szpitalnych i wózkach rehabilitacyjnych. Wykonane są z materiałów ułatwiających utrzymanie ich w czystości. Wyposażone są w funkcje dla osób niepełnosprawnych, np. zjazd awaryjny na najbliższy przystanek, automatyczne otwarcie drzwi, monitoring wnętrza kabiny oraz głosowe informowanie o przystankach. W lipcu 2015 roku w oddziale pediatrycznym przeprojektowano i odnowiono wystrój wnętrza sali zabaw w ramach realizacji programu TEWA Dzieciom, Baw się i Zdrowiej.
Celem powyższego programu jest stworzenie przyjaznego miejsca zabaw dla dzieci, wspierającego procesy terapeutyczne, minimalizującego stres dziecka związany z pobytem w szpitalu i pozytywnie wpływającego na rozwijanie pasji oraz poczucie bezpieczeństwa naszych najmłodszych pacjentów. Szanowni Państwo, 15 lat temu z ogromnym entuzjazmem uruchamialiśmy nowoczesny obiekt szpitala w Przasnyszu. Przez te lata dzięki Państwu wysiłkowi i pracy uzyskaliśmy wiele dyplomów i wyróżnień, certyfikatów, które przed chwilą były przedstawione. Za te wszystkie poświęcenia na rzecz naszych pacjentów chciałbym bardzo serdecznie całej załodze podziękować i złożyć najserdeczniejsze życzenia powodzenia w życiu osobistym, jak i również w realizowaniu się w pracy zawodowej.